Dzień dobry, Krzysztof Poloński. Zastanawiamy się nad sensem naszego bytu, życia. Czy to, co robimy w życiu, ma sens? Czy nasz byt jest wyznacznikiem dalszej części, w której uczestniczymy, której nie do końca jesteśmy świadomi? Z punktu ludzkiego staramy się o to życie na ziemi, tak jak ten liść na drzewie. Wyrastając, będąc najpierw pączkiem, potem listkiem rozkwitniętym, zielonym. Potem przychodzi starość, dojrzewanie, robi się żółty, by w końcu opaść z drzewa. Ale opadając z drzewa, dalej słyszymy jego życie. Jego życie, które przeszedł. Jego życie, jego świadectwo tego, co pozostawił po sobie. Jest to bardzo mocne. Wiedza, doświadczenie starszych ludzi, starszego pokolenia, natury, która tworzyła ten świat. Tak jak ten kamień, czy ten liść. Kamień może bez ruchu, ale służy do tej pory. Być może lodowiec przypchał go gdzieś z wysp, współczesnych wysp alandzkich, gdzieś z głębokiego koryta Bałtyku, żłobiąc jego dno, pogłębiając, wypychając kamienie, przepychając, przesuwając, ten kamień dotarł aż tutaj. A przecież on się nie rusza, on jest martwy, teoretycznie, ale w praktyce on tu do nas dotarł. Tak samo ten liść. On sobie przedtem żył na drzewie. Nigdy nie tańczył tak jak teraz. Nigdy nie dostrzegł tyle słońca jak teraz. Pamiętajmy, że nasze życie ma sens, tak jak tego listka, który jest świadectwem Bożego stworzenia. Szum samochodów, ruch, który jest wokół nas i ruch tego listka tańczącego, teoretycznie po śmierci, ale tak naprawdę nie ma śmierci. Jest ciąg dalszy, a ten listek jest tego świadectwem. Czego serdecznie Wam wszystkim życzę. Pamiętając, że wszystko na tym świecie ma sens. Ważne jest, żebyśmy tylko odnaleźli własną drogę.